Pierwsza fundamentalna zasada brzmi: rozdziel pieniądze prywatne od firmowych. Kiedy zakładasz spółkę, to jest to bardzo proste, ponieważ natychmiast masz swoje konto firmowe i musisz sobie zrobić wypłatę. Ale kiedy ktoś zaczyna swoją działalność gospodarczą jako jednoosobowa działalność albo działa na przykład w jakichś inkubatorach, to wtedy bardzo często ludzie mieszają swoje pieniądze prywatne z firmowymi i to jest pierwszy podstawowy błąd. Natychmiast należy je oddzielić. Druga rzecz, powinieneś sobie osobno zapisywać wszelkie koszty stałe, takie, które są w ogóle niezwiązane z obrotem, z przychodem Twojej firmy i zupełnie osobno w drugiej tabeli albo gdzieś poniżej tej tabeli powinieneś sobie zapisywać koszty zmienne, przy czym koszta zmienne to są koszty, które są zawsze związane z obrotem. Nie mam tutaj na myśli księgowości, ponieważ księgowość ewidencjonuje te wszystkie rzeczy, natomiast mam na myśli taką zwykłą tabelkę, którą prowadzisz sobie w Excelu albo na kartce. Dlatego, że największym błędem, kiedy ludzie zaczynają prowadzić swoją działalność, szczególnie startupów, jest to, że nie biorą wszystkich kosztów pod uwagę. Najczęściej nie biorą kosztów stałych. Trzecia fundamentalna zasada: zapisz sobie swoje wynagrodzenie. Tak jakbyś miał sobie wypłacać pensję i rzeczywiście te pensje sobie wypłacaj. Więc proponuję Ci na samym początku zacząć od tych trzech prostych rzeczy. No, przede wszystkim takie rzeczy wystawia Ci tak naprawdę te dane księgowa, ale uważam, że to jest błąd. Dlatego, że na samym początku firmy, kiedy zaczynasz ją dopiero tworzyć, powinieneś zacząć sobie zrobić taką tabelkę w Excelu i zacząć wpisywać cash flow, czyli przepływy finansowe firmy. Kiedy coś wpływa do Ciebie na konto albo ktoś Ci wpłaca te pieniądze fizycznie do ręki, powinieneś sobie w tym momencie zapisać to w Excelu. Analogicznie, kiedy Ty robisz komuś jakiś przelew, wypłacasz te pieniądze, to wtedy też powinieneś sobie to zapisać. I w momencie, kiedy Twoja firma zaczyna rosnąć, zaczyna się rozwijać, to wtedy będziesz mógł to w pełni i całkowicie zautomatyzować albo powierzyć to innej osobie, ale im szybciej zaczniesz prowadzić budżet, czego większość przedsiębiorców w Polsce niestety nie robi, tym będzie Ci się łatwiej tym wszystkim zarządzało, wtedy kiedy Twoja firma będzie rosła i kiedy będzie się rozwijała. No, najprostszą metodą jest wyciąg z konta bankowego, gdzie mamy te wszystkie dane, i drugą najprostszą metodą jest kartka papieru lub, jeśli ktoś jest na tyle biegły, a zakładam, że większość ludzi dzisiaj nie ma problemu z Excelem lub z podobnymi narzędziami, to powinien to być arkusz kalkulacyjny. Natomiast skąd pozyskacie dane, skąd Ty zabierzesz te dane, to zależy już tylko od Ciebie. Możesz do tego wykorzystać wszelkie możliwe programy, które dzisiaj są dostępne w telefonach komórkowych, gdzie sobie wpisujesz te dane, możesz sobie wyciągać raporty ze swojej bazy danych, ze swoich programów księgowych, z programów ERP albo z programów CRM. Natomiast to, co najważniejsze, to zassaj je później sobie do Excela i w tym Excelu zacznij sobie je analizować. Ponieważ budżet to nie jest tylko taka tabelka, gdzie są tylko koszty i przychody, ale to jest całościowe podejście do wyceny swojej pracy, do sprawdzania, co klienci kupują, jakie produkty, usługi, jak również sprawdzania, z jaką częstotliwością oni kupują. I budżet, czyli te cyfry, które będziesz miał i na których będziesz pracował, będą dla Ciebie jak takie lustro, w którym się przejrzysz. Możesz opowiadać sobie, swoim znajomym, że masz genialnie prowadzoną firmę, masz pomysł na biznes, ale kiedy zobaczysz budżet, kiedy zobaczysz na konto, to te cyfry weryfikują absolutnie wszystko, czego Tobie bardzo życzę. Okej, to bardzo dobre pytanie. W jaki sposób możesz wycenić koszt pracy? W jaki sposób możesz wycenić koszt produkcji? Po pierwsze, powinieneś sobie policzyć, ile kosztuje Ciebie, jakie tak naprawdę masz koszty stałe, bo to jest jedna, jakby wycena Twojej usługi, Twojej pracy składa się z kosztu zmiennego, który na szczęście składają się różnego rodzaju prowizje, premie, zakupy towarów, które później będziesz sprzedawał, jak również kosztu stałego. I tego najczęściej ludzie nie liczą. Najprostsza rzecz, którą może zrobić, nie wiem, każdy wie, kim jest fryzjer. Więc warto sobie policzyć, jakie są koszty stałe zakładu fryzjerskiego, takie jak stały ZUS, czynsze, opłata za telefon, opłata za stronę internetową, stała opłata za reklamę. I te wszystkie, tą całą kwotę podziel sobie
przez ilość godzin pracy, czyli wtedy, kiedy fizycznie sobie zarabiasz. Dzięki temu będziesz mieć tak naprawdę stały koszt godziny, żebyś mógł, mogła świadczyć daną usługę. Dajmy na to, niech to będzie powiedzmy 20 zł, jak sobie to wszystko podzielisz. Następnie do tego należy dodać koszty zmienne, czyli te wszystkie, nie wiem, jakieś lakiery, farby, rzeczy, które są na co dzień potrzebne i się zużywają, jak również jakąś premię, jeśli taką premię wypłaca swojemu pracownikowi i wtedy będziesz wiedzieć, jaki jest najniższy, jaki jest koszt tej całej pracy. To, co mogę Wam podpowiedzieć, to kiedy zaczynasz szacować cennik, kiedy zaczynasz robić swoje ceny, to ja bym na Twoim miejscu policzył sobie wszelkie koszty i pomnożył to razy dwa, minimum razy dwa, w niektórych branżach mnoży się razy 5, razy 6, ale minimum razy dwa i od tego dopiero zacząłbym sobie sprawdzać i tworzyć inne odniesienia, czyli na przykład ustawiać sobie reklamę lub zacząć robić przymiarkę do dalszego budżetu. Jak optymalizować koszty w firmie? No po pierwsze, skoro jesteś przedsiębiorcą, to w Twoich żyłach powinno płynąć takie pytanie, jak mogę mieć coś taniej, szybciej, łatwiej, bardziej efektywnie. Natomiast jeśli mówimy tutaj o budżecie, to najlepszą rzeczą, jaką możesz dla siebie zrobić, to prowadzić sobie po prostu własne zapisy kosztu stałego i kosztu zmiennego. Kiedy zobaczysz, jak to wygląda w narastających miesiącach, w 5, 6 miesiącach, może w ujęciu rocznym, to zadaj sobie pytanie, co z tych kosztów mógłbyś po prostu obniżyć. I najważniejsza rzecz, kiedy obniżasz koszty, po prostu poproś ludzi o to, że chciałbyś coś kupić taniej. Czyli poszedłbym w tematy zakupów grupowych. Przykład. W każdym roku kupujesz jakiegoś towaru, na przykład za 30 tysięcy złotych i kupujesz go od 2 czy 3 dostawców. Idź do tych 2 czy 3 dostawców i zadaj im pytanie, jaką cenę Ci zaproponują, gdybyś u danego dostawcy, gdybyś kupił za te 30 tysięcy złotych. Dogadajcie się, podpisz z nim umowę roczną, tak zwany kontrakt roczny i to już pierwsza optymalizacja kosztów. Podobnie z takimi kosztami stałymi. Być może masz firmę ochroniarską, być może masz sieć telefony, może masz telefon komórkowy. Zwróć uwagę, czy to kosztuje, ile, z jakich narzędzi, z jakich elementów tych składowych dzisiaj korzystasz. Spotkaj się z dostawcą tej usługi, z dostawcą produktów i powiedz, że chciałbyś się z nim związać na dłuższy okres czasu, ale w zamian za to oczekujesz dużo lepszych cen. Więc zacząłbym po prostu od przyjrzenia się swoim kosztom, które występują na co dzień i zadałbym sobie pytanie, czy ja mogę kupić dużą masę towarową, dużą masę usług, rozmawiając z kimś w ujęciu rocznym albo dwuletnim. Z mojego doświadczenia ze spotkań z klientami wiem, że właśnie w ten sposób można ograniczyć praktycznie w ciągu 2 miesięcy przynajmniej 1/5 wszelkich kosztów, a to jest bardzo dużo pieniędzy.